Witaj Szymer. Jak się robi? No powiem ci, że bywało lepiej. Sorry, że tak mocno. Na tamtym polu było fest mokro. Nie? Witajcie, dziś jestem u Szymka. Zobaczymy, jak mu idzie robota bezorkowym agregatem. Nie wymoknie, to się zbryli, jak się nie zbryli, to grad wytłucze. No normalnie, standard. Giba traktorem. No jak u mnie w talerzówce, daleko wał jest i giba. No chyba nie tyle. No ale nie, jaki ciężki traktor masz. No i tak jakoś widzisz, że nawet i kuleczka nie pomaga. Bez tej, bez obciążenia, bez balastu z przodu. To... Ja zmienić płodozmian. Właśnie w tym czasie, jak nie ma nic ze zboża, na przykład ze zboża, niekoniecznie musi być zboża, dlatego... To według mnie to jest mniejszy nakład na soję niż na tym, ale przede wszystkim coś zostaje na polu, nie? Inna ziemia się robi po sobie. Bo to fajne te bryły są, to otworzy okno. Przywodziany na polu. Właśnie tego się boję, bo co one tu przyleciały. Ale coś tu pokazuje, 9.0, 9.0. Prędkość. Tutaj wszędzie woda stała. Szymek mówił, że w tym roku dużo soi powinno być na rynku, bo nie szło nigdzie szczepionki kupić. Denerwujący to po prostu. A dlaczego tak pika ciągle? Nie, ja wiem, no od ręcznego niby. Ręczny jest... nie jest zaciągnięty. Czy czujnik jest zapięty, czy odpięty, czy kabel zwarty, czy rozwarty, dalej to pika. Tak jakby był ręczny. Nie wiem. A izolacją to zakleić? No to z tego, jak jest tam w środku. Ale przynajmniej... Tak już byłem rozdrażniony, że to śrubokrętem wbiłem tam, nie? Ale pika. Ale to nawet... Pikanie cię denerwuje? Tak to pikanie, tak. Ale to czerwone, co te przednik sobie można by było wziąć izolacją czarną. Ale to jest do różnych rzeczy, na przykład jak ciśnienie oleju by straciło czy coś, to też by chyba pikało. A teraz czemu przestało pikać? No bo stoimy, bo to jest ręczne, nie? No bo zaczynasz ruszać i tak jakbyś ręczny miał zaciągnięty. Nie wiem. Niemiecka technologia. Powiem ci po całej dniu albo po nocy tego pikania to naprawdę. Niby jest głęboko, ale słychać. Widzowie, jak wiecie, jak zlikwidować pikanie w tym. Pikanie cię denerwuje? No napiszcie. Tak to można radiem przygłusić, nie? Ale to i tak słyszysz to pikanie gdzieś tam w środku głowy, nie? Nawiewy powłączany. Kiedy nabijemy klimatyzację? Jak pszenica będzie po 1400 zł za tonę, netto.
Będę miał na sprężarkę, bo się zatarło. Nie wiem, muszę to rozkręcić, czy tam opiłkowała, czy nie opiłkowała, trzeba zobaczyć, bo kompresor 1400 zł chyba. A jak będzie z opryskiem od razu pod schodową? Ja w tamtym roku to chyba owiało strasznie, to na czwarty dzień pryskałem. I było czysto. Tam pisze, że tam do 3 dni, czy tam od razu po siebie, nie? Żeby była wilgotna ziemia, ale tam nie było wilgotnej ziemi, bo była susza straszna, nie? Także suchą glebę i na czwarty dzień powiało strasznie. I było ok. Także nie będę nic kombinował, zrobię tak, jak zrobiłem. W zależności od pogody wszystko. Samo to, że jednego dnia tego ciężko będzie to złapać, żeby opryskać, nie? Patrzeć może. A zasiewy, nie wiadomo jakiej po prostu, ile można tak na dzień zasiać, też nie wiadomo. Wszystko zależy od różnych czynników, nie? Znaczy tak, tutaj będziemy siali w tym, ten kawałek, to można zasiać solo, nie? Bez brony wirnikowej. Ale tamten kawałek, co mieliśmy, no to tam bez brony wirnikowej to ani rusz, nie? No to po talerzowym silnikiem powinno pójść. Przemek, dzięki, uciekam. Denerwuje mi to pikanie, wiesz? Może widzowie podpowiedzą, jak je zlikwidować. Coraz głośniej go słucham. To tak jak mnie denerwuje w tym. Jak pikają pasy u niektórych, jak się nie zapnie, jak to się otwiera. To do zobaczenia. Na razie.